Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Walka trwa będzie 4 rundy, można z drugiej strony po 2 minuty, oczywiście o ile nie zakończy się przed czasem. Rivalna runda pierwsza. Koniec rundy pierwszej, walka finałowa seniorek, 81 kg. Narożnik czerwony, ten Maciwoń rocznik, 97. Podopieczna trenerów Pawła Borejowskiego i Jurka Zycha. Dzisiaj w ringu po raz 9. Bilans walki kalendarzy to 6 zwycięstw i 2 porażki w narożniku czerwonym. Natalia Kamińska, podopieczna trenera Józefa Radziewicza, ma lat 23. Dzisiaj po raz 8 w ringu, do tej pory 4 zwycięstwa i 3 porażki. I taka ciekawostka, zawodniczka z Kolma, szanowni państwo, to srebrna medalistka 4. młodzieżowych mistrzostw Polski w kategorii 81 kg. Rivalny runda druga.
więc rundy drugi. Walka finałowa seniorek, 81 kg. Duże brawa, szanowni państwo. Elena Cichoń, Natalia Kamińska. Jesteśmy na półmetku tej walki, a po zakończeniu tego pojedynku oczywiście dekoracja, także dekoracja Wioli Gąskarskiej, która została mistrzynią okręgu lubelskiego w siebie juniorek w kategorii do 48 kg. Nie miała w tym roku wywalki żadnej niestety Wiolka Gąskarska, ale że zdobyła w ubiegłym roku tytuł mistrzyni, zatem w tym roku także ten tytuł zostaje podtrzymany. Ja przypominam, ring wolny, książka Maćka Maja do nabycia, tutaj jest koło stolika sędziowskiego, pan Ferdynand Majk do sprzedaży ma tę wspaniałą publikację. Ring wolny, runda trzecia.
czwartej rundy i koniec pojedynku filmowego w kategorii seniorek 89 kg. Walczyły to Renacie Wolfery, Boksy Grunin i Natalia Kamińska, która jest drugie lotem. Zaczyna werdykt. Zaczyna także dekoracja zawodniczek, a po tej dekoracji także uhonorujemy dwie młode pięściarki, juniorkę Wielkę Gontarską z NKS drugiego lotu, a także Sandrę Popowicz z Parka Węszkowi Zawodniczki z zostają mistrzyniami okręgu lubelskiego w swoich kategoriach wagowych. Sandra Popowicz, brązowana na listach mistrzostw Polski, katetek z ubiegłego roku, zawodniczka Parka Łęczna, Maryja 36 kg. No i była mistrzyni Polski, katetek z 2014 roku, Wioleta Gontarska, MKS Kalina Lubin. Musimy jeszcze, szanowni państwo, chwilę poczekać. I za chwilę będę, który chodzi w minął tej strony. Szanowni państwo, oficjalny werdykt walki finałowej w kategorii seniorek do 81 kg. Dwa do jednego wygrała i zostaje mistrzynią okręgu lubelskiego na rok 2016 w kategorii seniorek 81 kg. Helena Cichoń, Borek. Dekoracja zawodnicza, której dokonywał dyrektor Marek Sikara z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz wiceprezes Lubelskiego Okręgowego Związku Boksterskiego. Medal srebrny dla Natalii Kamińskiej, jaka jest drugim okiem. No i medal złoty Helena Cichoń-Berej w Boksing Lublin. Mistrzyni okręgu lubelskiego na rok 2016 Helena Cichoń-Berej z Boksing Lublin, a dla jej rywalki Natalii Kamińskiej medal srebrny. I jeszcze oczywiście pamiątkowe zdjęcie.